Sponsorem programu jest Miralex. Witamy Was bardzo serdecznie ze Starego Browaru. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Mirosława Gałęcka. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Dorota Wellman. Ja też. Ja zaczynam od razu z grubej rury. Podobno pani każe nam się nie myć. To tak nie do końca, ale jest takie powiedzenie stare, że częste mycie skraca życie. I coś w tym jest. Ponieważ wiemy, że nadmierna higiena niestety niszczy nasze dobre bakterie, naszych przyjaciół, które są na skórze, są w naszych jelitach i niestety przez to nasz układ odpornościowy nie ma z kim trenować. Jak nie ma z kim trenować, to jeżeli przychodzi wróg w postaci bakterii, wirusa... Otwarte drzwi, zapraszamy, tak dzień jest, dobry. Tak jest, bo jest zupełnie niewyćwiczony. Możemy to dokładnie zobaczyć na przykład na takich myszach hodowlanych, które hoduje się w warunkach totalnie sterylnych, czyli rodzą się przez cięcie cesarskie, dostają sterylną karmę i nie mają kontaktu z bakteriami. I jak obserwujemy potem komórki białe, granulocyty tych myszy, czyli takie komórki, które walczą na pierwszej linii frontu z bakteriami, to widzimy, że owszem, one się potrafią poruszać, ale nie umieją pożerać tych bakterii. Myślałam, że mózg rządzi naszym życiem, a pani cały czas udowadnia, że naszym życiem i naszym zdrowiem przede wszystkim rządzą miliony kosmitów żyjących w naszych jelitach. Tak jest. W jednym gramie kału mamy więcej bakterii niż ludzi na całym świecie. A dodatkowo mamy tam jeszcze wirusy, archeony, czyli też takie drobne ustroje, grzyby i dobre i złe dla nas. I wiemy z badań ostatnich lat, że istnieje oś jelito-mózg. I że to, że na przykład o 12 w nocy wstajemy, idziemy do lodówki, żeby jeść, to podobno, wykazano to w kilku badaniach, za to odpowiedzialna jest taka bakteria, która nam to każe zrobić. Oczywiście patrzymy na to troszeczkę z przymrużeniem oka, ale na pewno coś w tym jest. To, co się dzieje w naszych jelitach, ma olbrzymi wpływ na to, co dociera do naszego mózgu. W naszych jelitach mamy więcej komórek nerwowych niż w mózgu, tylko one są rozproszone i mają troszeczkę inną funkcję. Ale one się kontaktują ze sobą. Inteligencja w jelitach jest. Można tak powiedzieć, być może nasza inteligencja emocjonalna, bo mówimy czasami, coś mój brzuch mi podpowiada, że ja mam inaczej zrobić. Albo mówimy, coś mi leży na wątrobie, dlatego mam taki zły humor. Także... Teraz gdybyśmy jeszcze, przerwę ci na sekundę, zanim zadasz pierwsze pytanie. Rozłożymy wszystko i będzie tak. Odporność. To, czy mamy czystą skórę, nie mamy różnych kłopotów, na przykład trądzikowych czy wypreskowych. Nasza uroda w ogóle, wszystko zależy od tego, co jest w tych jelitach? Na wszystko jelita mają wpływ. Trudno powiedzieć, że tylko jelita, bo to nigdy, w przyrodzie nigdy to nie jest tak, że jedna rzecz ma na to wpływ. Ale badania ostatnich lat robione na dużych grupach ludzkich, czy na przykład badania na zwierzętach wykazały, że bakterie, które żyją w naszym jelicie, a przypominam, że bardzo mało, a prawie nic nie wiemy o wirusach, mają wpływ na to, co się dzieje w naszym mózgu. Mają wpływ na powstawanie chorób autoimmunologicznych. Na przykład łuszczycy. Łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną. Mm. Właśnie też choroby z tej grupy, jak na przykład łuszczyca, ale i choroba Hashimoto, to również są uzależnione od tego, co się dzieje w naszym jelicie. Ale również na przykład choroby psychiczne, depresja, schizofrenia, nowotwory. To, czy się rozwinie jakiś nowotwór, czy też nie, mimo że nasze geny mają jakieś upodobania do tego, żeby rozwinął się w naszym organizmie nowotwór, to też nasze bakterie powodują, neutralizują te substancje, które doprowadzają do wytwarzania się komórek karcinogennych. Jest to duże uproszczenie, ale my już o tym dokładnie wiemy. Na przykład mówi się teraz o wpływie mikrobioty jelitowej, czyli całego organizmu naszego jelita bakteryjnego, jak również, jak powiedziałam, są to i wirusy, i archeony, i grzyby, na przykład na autyzm.
i autyzmu mamy teraz coraz więcej. Mm. Więc wymaga to bardzo, bardzo jeszcze wielu badań. Ja chciałam od razu zapytać, ale na samym początku, skąd taka fascynacja tymi jelitami? Bo pani opowiada z takim błyskiem w oku o tych jelitach, o tym, jaką ma pani tą wiedzę na temat tych jelit. Skąd się to wzięło u pani? Skąd taka... Ja przez wiele lat pracowałam w Niemczech. Mhm. Oczywiście pracowałam w klinice uniwersyteckiej i zajmowałam się kardiologią, bo kiedyś myślałam, że serce jest najważniejsze, bo jak serce przestaje bić, to przestajemy żyć. Wiemy, że mózg jest dla nas ważny. Ale potem sytuacja rodzinna zmusiła mnie do tego, że zainteresowałam się właśnie jelitami i drobnoustrojami w jelitach. I właściwie był to koniec lat 90., kiedy nikt jeszcze o mikrobiomie nic nie mówił. Więc jak w roku 2006 postanowiłam otworzyć Instytut Mikroekologii w Polsce, to moi skądinąd sympatyczni koledzy, którzy mnie lubili, mówili, ale słuchaj, co tam żyje w tych jelitach, co ty chcesz tam robić z tymi bakteriami, a skąd ty wiesz, że tak jest? A czy ktoś widział bakterie? No i tego rodzaju dowcipy. Potem od właściwie roku 2002-2003, już potem, przepraszam, 2010-2011, mikrobiom zaczął robić olbrzymią karierę i praktycznie nie ma żadnej konferencji naukowej, żeby o tym nie mówić. Ale to, co się mówi w świecie uniwersyteckim, a to, co trafia pod strzechy, czyli do takiego pacjenta ostatecznego, to jeszcze jest ten niewielki procent wiedzy, którą już mamy. Więc moim zadaniem jest to, aby szerzyć tą wiedzę pośród kolegów lekarzy, żeby mówić im o tym, jak również przedstawiać to pacjentom i wspomagać leczenie ich chorób zasadniczych właśnie w ten sposób. Bo jeżeli mamy na przykład pacjentkę, która ma chorobę Hashimoto, dostaje hormony tarczycy i coraz większe dawki, i tak wydawać by się mogło, kobieta, która waży załóżmy 60 kg, dlaczego takiej ilości hormonów tarczycy? Dlaczego nie możemy jej pomóc? A bierze bardzo dokładnie 30 minut przed jedzeniem, na czczo. Okazuje się, że ona nie wchłania, nie tylko nie wchłania hormonów tarczycy, które jej podajemy, ale wiele jeszcze różnych substancji. I wiele osób na przykład jest niedożywionych jakościowo, ilościowo dostarczają nawet może za wiele kalorii, natomiast jakościowo nie wchłania się to, co powinno się wchłaniać. I tutaj dużą rolę spełniają nasze bakterie jelitowe czy mikrobiom. Mikrobiom to jest cały materiał genetyczny, który mamy w sobie, który jest dla nas obcy. Bo zachwycaliśmy się naszym genomem, po czym się okazało, że my mamy 23 tysiące genów, a dżownica ma 60. No to dżownica jest lepsza od nas pod tym względem. Więc dochodzi tutaj jeszcze ten materiał genetyczny, które mają nasze drobnoustroje. I one w większości są dla nas sympatyczne i chcą naszego dobra, bo jak my żyjemy, to one żyją. No ale musimy też o nie odpowiednio dbać. Jak zrobić takie badanie, czego nam brakuje? Grzebiemy w kupie? Tak, należy pogrzebać w tym, co się znajduje w naszej kupie. Bo tam tutaj, jest odpowiedź, rozumiem. Tak, i w ostatnich latach powstały dzięki technikom molekularnym, dzięki sekwencjonowaniu, powstała możliwość, żebyśmy praktycznie cały materiał genetyczny drobnoustrojów w naszych jelitach odkryli. Często ludzie mnie pytają, no to co na przykład, na czym ja się opieram, czyli na tak zwanych bakteriach wskaźnikowych, że to jest tylko taki mały wycinek tego, co my na ten temat wiemy. Tak, ale my, co z tego, że ja wiem, że na przykład w Poznaniu jest tyle osób i że mieszka tam jakiś Kowalski, jak ja nie znam i w ogóle się z nim nie kontaktuję i nie wiem, jaki on ma na mnie wpływ. My się zajmujemy w diagnostyce bakteriami, które w dziesiątkach, a nawet setkach badań ich rola dla naszego organizmu została potwierdzona. Rola pozytywna bądź negatywna. My również wiemy, w jaki sposób zmienić te bakterie, jak na nie wpływać. Bo co z tego, że wiemy, że ktoś tam mieszka i jest niegrzeczny, załóżmy w Australii, jak my nie mamy żadnego wpływu na tą osobę. A na bakterie w jelitach, te, które znamy, możemy wpłynąć. Zbadaliśmy tę naszą kupę, wiemy, czego brakuje. Najpierw musimy ją oddać do laboratorium. To nie jest przyjemne. To nie jest miły moment w życiu człowieka, ale też oddawanie moczu nie jest najmilsze, więc już nie dajmy sobie z tym spokój. To jest konieczność. Wiemy, czego brakuje. Dostarczymy z zewnątrz, za pomocą leków czy innych preparatów, te brakujące bakterie?
Musimy się starać, ale to jest proces wieloetapowy. Pierwszym etapem, który musimy zrobić, to zdać sobie sprawę z tego, co psuje nasz mikrobiom, co psuje nasze bakterie jelitowe, a co im pomaga. Więc wiemy, że bardzo duży wpływ na to, jakie mamy bakterie w jelitach, ma na przykład to, co jemy. Więc musimy zmienić sposób naszego odżywiania. Następnie musimy przestać go ciągle psuć, a psujemy go poprzez lekami, na przykład leki przeciwbólowe, tak zwane niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Wiemy, że stosowane przez długi okres czasu również źle wpływają na nasz mikrobiom. Czyli powinniśmy ograniczyć leki przeciwbólowe do minimum? No tutaj trzeba się porozumieć z pacjentem. Mhm. Jeżeli kogoś boli, walka z bólem jest najważniejsza w XXI wieku, szczególnie jeżeli na przykład mamy do czynienia z dziećmi. Musimy o tym pamiętać, ale wtedy, jeżeli wiemy, że my go psujemy, to musimy go wspomagać. Mhm. I to nie tylko takimi prostymi metodami, wtedy musimy sięgać po środki farmakologiczne, czyli przebadane preparaty probiotyczne. Antybiotyki też niszczą bardzo antybiotyki, to, co mamy w środku, wiemy, a bierzemy je często bez konsultacji z lekarzem. Niestety tak, a wiemy, że na przykład taki antybiotyk jak amoksycylina z kwasem klawulonowym, bardzo często stosowany szerokospektralny antybiotyk, zmienia nasz mikrobiom na 4 lata. Dopiero po 4 latach zaczyna się to odradzać. Więc jeżeli na przykład takiemu małemu dziecku dajemy raz taki antybiotyk, po czym dodajemy mu drugi, bo to nie zadziałało, albo drugi raz zachorowało, to my musimy wspomagać mikrobiom takiego dziecka przez minimum 6 miesięcy. Największym problemem jest to, że szybko kończymy, a jest już nam lepiej, to już się nad tym nie zastanawiamy. Ale muszę jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, o zanieczyszczeniu powietrza, o tym, czym oddychamy, o zanieczyszczeniu naszej wody. To wszystko wpływa na nas, na nasz mikrobiom. Toksyny, które się znajdują w żywności, cała chemia. I niestety nasza cywilizacja w tej chwili dostarcza nam dużo tego rodzaju morderców naszego mikrobiomu. Byliśmy w okolicach zbadania tego, co trzeba. Wiemy, że czegoś brakuje, trzeba zmienić dietę. Ale cały czas wracam do tego. Czy możemy to uzupełnić na przykład za pomocą kapsułki? Bowiem probiotyków w aptece jest mnóstwo. Tak. I teraz są takie dziwne, na nerwy. Tak. Na skupienie, na koncentrację, możesz sobie kupić prawie tak. Kto to wie, że to zadziała i to jest nam potrzebne? Czy w ogóle łykanie tego typu rzeczy, nieprzepisanych przez lekarza, ma sens? Ja mam do tego inne podejście. Jeżeli jesteśmy zdrowi i nagle coś tam się popsuło, chorujemy i wtedy weźmiemy jakiś przypadkowy probiotyk, to zadziała. Natomiast jeżeli mamy już poważniejszą sytuację albo chorujemy przewlekle, czy mamy na przykład nawracające infekcje, to już powinniśmy sięgnąć właśnie po tą metodykę, jaką my proponujemy, czyli zobaczyć, co jest w jelicie. Głębiej. Wiemy, że my możemy dostarczać dobre bakterie poprzez kiszonki. Kiszona kapusta, kiszone ogórki, kiszone buraki. I w Polsce Amerykanie się tym teraz zachwycają, natomiast my w Polsce znamy to od lat i zawsze to stosowaliśmy. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą chorą, która ma na przykład jelito przesiąkliwe, czyli nasze jelito składa się z komórek, z nabłonka, z jednej warstwy, które tak przylegają do siebie. Przesiąkliwość powoduje, że one tak się zachowują. Oczywiście, oczywiście to jest potrzebne, organizm to robi specjalnie, żeby na przykład ze środka organizmu wyszły wszystkie toksyny, ale również ta przesiąkliwość jelitowa powoduje, że dostają się do wnętrza organizmu większe cząsteczki, większe cząsteczki pokarmowe, jak również na przykład cząsteczki bakterii, czy całe bakterie i wirusy. I one powodują cały czas tak zwany silent inflammation, czyli przewlekły stan zapalny w naszym organizmie. I wtedy, żeby odbudować zmienić tą przesiąkliwość, musi być celowane. Wtedy musimy sięgnąć po probiotyki, bo na przykład tyle probiotyków, co jest w jednej takiej saszetce czy kapsułce, to musielibyśmy zjeść cały taki kubek dobrego, zaznaczam, dobrego jogurtu. To by było za mało.
Więc jedzmy kiszonki, stosujmy to jak najbardziej, ale jak jesteśmy chorzy, to wtedy warto sięgać po preparaty, które są, załóżmy, w aptekach. Tych preparatów jest bardzo dużo, więc ja sobie zdaję sprawę, że taki pacjent nie wie, co ma kupić, a każda pliszka swój ogon chwali, każda firma mówi, że te preparaty są najlepsze, że te szczepy są przebadane na to czy na coś innego. Ja uważam, że medycyna XXI wieku to indywidualne podejście do pacjenta. Nie możemy powiedzieć, że taka rzecz u każdego pacjenta zadziała, bo inaczej na przykład wszystkie mogłybyśmy mieć tego samego męża i byśmy go pokochały. Natomiast wiemy, że tak nie jest. Każda kocha kogoś innego, bo to jest taka relacja bardzo indywidualna. To są żywe organizmy, więc musimy też te probiotyki podawać. Poza tym jakość tych probiotyków. Najwyższa Izba Kontroli nie tak dawno zbadała preparaty probiotyczne, które były na rynku. Wcale nie wypadło wiele firm tak bardzo dobrze. Ja w mojej praktyce stosuję preparaty, które znam od 25 lat, wtedy kiedy nic nie było na rynku. I jakie to są preparaty? Podajmy od razu. Na przykład to jest Symbiolak, cała gama Symbiolak Tkom, który zawiera 4 szczepy bakteryjne, PUR, 2 szczepy bakteryjne dla takich bardzo ciężkich chorych, dla małych dzieci, dla alergików. Symbiolak Plus, który ma bardzo bogatą gamę. Poza tym stosuję w swojej praktyce również nie tylko preparaty, które zawierają pałeczki kwasu mlekowego, to jest znana wszystkim nazwa Lactobacillus bifidobacterium, ale też takie, które brzmią złowrogo, na przykład Escherichia coli, która nam się kojarzy z czymś złym. Tymczasem Escherichia coli, niepatogenna, rządzi naszym układem odpornościowym, bo jest pierwszą bakterią, która z dróg rodnych matki dostaje się do organizmu dziecka i działa tak jak mechanizm spustowy. Teraz układ odpornościowy musi zacząć działać. Dopiero przychodzą inne bakterie. Stosuje też Enterococcus fecalis, też się brzydko nazywa. Natomiast powoduje on wzrost przeciwciał, które się znajdują na śluzówkach i buduje nam tą barierę śluzówkową. Układ śluzówkowy jest jednym organizmem, czyli to, co się znajduje w jelitach, ma duży wpływ na to, co potem się dzieje na śluzówkach układu moczowego, układu rodnego. Wszystko jest układem połączone. Tak, to wszystko jest razem połączone, więc możemy bardzo ładnie manewrować. Ja nie chciałabym tutaj powiedzieć, że to jest panaceum na wszystko. Natomiast w każdej chorobie przewlekłej czy nawracającej, jak się coś nam psuje, musimy patrzeć, żeby to naprawić. Ja chciałam tylko zapytać, bo są różne szkoły, które mówią, że na jelita czasami te surowe warzywa i kiszonki źle działają, bo źle się trawimy. A jest właśnie druga szkoła, kiedy mówicie Państwo, lekarze często, że te kiszonki są cudotwórcami, właściwie bardzo pomagają. Więc tak, to też chyba trzeba indywidualnie do tego podejść, bo ja na przykład z moimi wrażliwymi jelitami kiszonki reaguje bardzo tak negatywnie. To prawda. I to również to zależy. Tak, to zależy od Smaczką. Tego. Jeżeli każdy z nas zje bardzo dużo gruszek, to każdy Oczywiście. Zareaguje biegunką, dlatego że owoce zawierają bardzo dużo fruktozy i tylko część może przejąć nasz organizm, a potem już nie przejmie, to musi zostać usunięte. Ale tutaj jest troszeczkę inny problem. Mianowicie w kiszonkach jest bardzo dużo bakterii, to jest niekontrolowana liczba. Jeżeli mamy bakterie, tak zwane proteolityczne czy sacharolityczne, takie, które mają skłonność do fermentacji, to powodują jeszcze większe powstawanie gazu w jelitach i wtedy mamy olbrzymie wzdęcia. Dochodzi też u wielu osób, coraz więcej pacjentów zgłasza się z tak zwanym zespołem SIBO, czyli rozrosty mikrobioty jelita cienkiego. W jelicie cienkim mamy bakterie, ale są to bakterie trochę tlenowe i nie jest ich tak dużo. Dopiero w jelicie grubym jest ich więcej. Natomiast jeżeli załóżmy bierzemy środki obniżające ilość kwasu w żołądku, no to wtedy tych niestety nie ma takiej kontroli i rozrastają Panoszą się nam bakterie w jelicie cienkim i dochodzi do nadmiernego ich rozrostu i reagujemy wtedy mega wzdęciami, bólami brzucha, może nas boleć głowa, możemy mieć spadki energii. Oprócz tej osi mamy jeszcze tak zwaną oś jelito-wątroba. Teraz jest plaga stłuszczenia wątroby, tak zwanego niealkoholowego stłuszczenia wątroby, czyli osoby nie nadużywają alkoholu, natomiast dochodzi u nich do stłuszczenia wątroby.
i dlatego, że właśnie znowu mamy nieprawidłowe funkcjonowanie naszej mikrobioty w jelitach i wszystkie gazy, które się tam tworzą, żyłą wrotną idą do wątroby, która ma detoksykację przeprowadzić, no ale ona jest w końcu przemęczona, bo musi ciągle detoksykować i niestety reaguje w ten sposób. Mówi Pani rzeczy odkrywcze dla nas. Na przykład to, że trądzik zwykły i trądzik różowaty może także zależeć od tego, co siedzi w jelitach. Trądzik różowaty jest bardzo ciekawy, ponieważ bardzo często jest zwikłany obecnością nużeńca na skórze twarzy czy skórze powiek. Wiemy, że też te same leki działają na nużeńca, co na przykład na trądzik różowaty. Ale ja obserwuję u moich pacjentek, bo częściej pacjentki się zgłaszają z trądzikiem różowatym, dużą zależność od tego, co się dzieje w jelitach. Również trądzik młodzieńczy, który teraz niestety przesunęła się ta granica, bo też nawet kobiety dojrzałe chorują na to, również zmiana diety bardzo mocno to wspomaga. To nie znaczy, że dieta jest panaceum na wszystko, ale nie ma leczenia żadnej choroby bez zmiany diety, więc w ten sposób musimy do tego podejść. Leczenie, nowoczesne leki, współczesne podejście, tak zwana evidence-based medicine, to co jest sprawdzone, ale do tego wpływanie na naszą dietę, wpływanie na nasze mikroorganizmy. Musimy o nie po prostu dbać, bo one dbają o nas. I jeżeli my je przez cały czas mordujemy, to wtedy mamy z tym duży problem. Kiedy powinniśmy zgłosić się do instytutów? W jakim momencie? Co nas powinno skusić do tego, żeby pomyśleć i zbadać naszą florę? W pierwszej kolejności oczywiście zgłaszają się do nas pacjenci, którzy mają problem z jelitowy. Są to zaparcia, wzdęcia bądź na przykład nieswoiste zapalne choroby jelit, tak jak colitis ulceroza czy choroba Crohna, bardzo poważne choroby. I te osoby wiedzą, że aha, coś jest z moimi jelitami. Ale nie tylko, na przykład osoby, które cierpią na nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, nawracające infekcje zatok, ale również nawracające infekcje pochwy, bo musimy pamiętać, że pochwę to nie tylko powinniśmy leczyć te nasze sprawy kobiece właśnie w tej okolicy, ale również ogólnie zmieniając naszą mikrobiotę. To, co się dzieje w naszych jelitach, ma duży wpływ na bakterie, które są w pochwie. Ale też takie męskie schorzenia, jak nawracające zapalenie prostaty, które jest bardzo dużym problemem. Też choroby psychiczne, choroby autoimmunologiczne, wspomniana już łuszczyca. My nie wyleczymy łuszczycy dietą, to się nie ma co czarować, ale bardzo mocno wspomagamy jakość życia tych pacjentów. Mamy w tej chwili wspaniałe leki biologiczne, które można zastosować w łuszczycy, ale też, aby się one dobrze wchłaniały, to musimy mieć zdrowe jelita. Ale mamy jeszcze całą gamę chorób takich jak na przykład celiakia, czyli genetyczna nietolerancja glutenu, bo gluten możemy nie tolerować w różny sposób i musimy zbadać, jaki to jest mechanizm. Ale jeżeli mamy celiakię, wiemy, że mamy zaburzenia mikrobioty, więc jak już nie jemy tego glutenu, to musimy wiedzieć, żeby się inne pokarmy dobrze wchłaniały, to też musimy zadbać o naszą florę bakteryjną. Także ci wszyscy pacjenci zgłaszają się do nas. No oczywiście choroby Hashimoto, to już o tym wspomniałam. Niestety coraz więcej jest tych osób. Ale też takie zespół jelita nadwrażliwego, te ciągłe bóle brzucha, też które są plagą u dzieci teraz, u młodzieży. Niektóre dzieci na przykład cieszą się, że mamy teraz taką sytuację, że nie muszą iść do szkoły, bo nie martwią się tym, że za chwileczkę jej zaboli brzuch. Także jest szeroka gama tych pacjentów, którzy do nas się zgłaszają. Jak dobrze, że my taki instytut mamy w Poznaniu, bo przyjeżdżają właściwie pacjenci z całej Polski do Pani doktor. Tak, przyjeżdżają pacjenci z całej Polski, ale mamy też jednostki partnerskie. Staramy się to współpracować z gronem lekarzy w całej Polsce, więc jeżeli ktoś chce nas znaleźć, to bez problemu tutaj do nas dojdzie. Prowadzimy również hotline, żeby
pacjent mógł zapytać, czy warto u niego zrobić badania. Wiadomo, że jeżeli to jest badanie bardzo dokładne, to też ma ono swój koszt, więc staramy się robić takie badania, które będą miały potem konsekwencję terapeutyczną, że pacjent coś z tego skorzysta, a nie tylko zrobić coś, że ja będę wiedział, ale nic nie zmienię. Więc zachęcam pacjentów, że jeżeli już mają tą wolę, żeby coś ze sobą zrobić, to... Ja się poczułam zaproszona do tego instytutu. Narkotyki, alkohol i papierosy, jak wpływają na bakterie? Oczywiście negatywnie. Natomiast jeżeli chodzi o alkohol, to wiemy, że jest ta taka krzywa U, czyli odrobina alkoholu jest w porządku, jest tolerowana dobrze. Lepiej funkcjonują ci pacjenci niż ci, którzy w ogóle nie piją. Ale oczywiście ta granica bardzo, bardzo szybko rośnie. No mamy okres taki niesprzyjający, że ludzie często spędzają czas w samotności lub w gronie rodziny. Jedyną ich przyjemnością jest sięganie po alkohol. To jest taka pocieszycielka i to nie jest dla naszego mikrobiomu dobre. Papierosy to, o ile wiem, to chciano przeznaczyć bardzo wysoką nagrodę dla kogoś, kto znajdzie pozytywne skutki palenia papierosów. Myślę, że jest taki pozytywny o tyle, że niektórzy ludzie się uspokajają, że potrzebują tego, że daje im to jakąś taką chwilę wytchnienia. Tak. Jednakże patrząc na nasz organizm, na to, co to, jaki to jest stres oksydacyjny dla naszego organizmu, no jest to bardzo mocno niewskazane. Narkotyki, jest taka gama narkotyków w tej chwili i patrząc na naszych pacjentów, pacjent mówi, że nie pije, nie pali, ale musimy zawsze pomyśleć o tym, czy czasami nie sięga po używki. A stres na ile zabija naszych przyjaciół? Stres jest, należy do tych morderców i chyba to jest coś, co możemy najtrudniej wyeliminować. Ja w tej chwili z moim zespołem wydaliśmy książkę Zespół Jutra Nadwrażliwego i tam jest taki rysunek, co jest najważniejsze w leczeniu. W tym leczeniu najważniejsze jest to, żeby pacjent zrozumiał, czego chce od niego lekarz, ale również bardzo ważne jest to, żeby zadziałać na naszą psychikę. Więc również w przypadku zespołu jelita nadwrażliwego sięgamy po leczenie lekami psychotropowymi, ale w bardzo małych dawkach. Czasami się pacjenci tego boją, ale jest to o tyle ważne, że wtedy możemy łatwiej odbudować tą naszą mikrobiotę. Więc trzeba również sięgać i po te leki. Ja jestem zachwycona. Mam wrażenie, że wszyscy powinniśmy iść do tego instytutu, ale chciałabym zapytać, czy jak pani doktor spotyka się ze swoimi znajomymi, patrząc na wszystko, co jedzą i jak reagują, to już diagnozy się pojawiają? Czy zawsze przy stole są te rozmowy o tym zdrowym odżywianiu? Ja sądzę, że to taka stara przypowieść, że ten, kto jest bez grzechu, może rzucić kamieniem, więc w towarzystwie staramy się miło spędzić czas, żeby się nie stresować wzajemnie. I nawet jeżeli moi znajomi są moimi pacjentami, to w przypadku prywatnych spotkań nigdy nie udzielam mu jakichkolwiek repryment. I myślę, że to jest właściwe. A ja wracam do pytania, a cukier jak działa na to, co siedzi w środku? Cukier jest killerem, bezwzględnie. Kolejny. No wszystko nas zabija, no co nie, to jest? Nie, bo jeżeli jest, mamy troszeczkę tego naturalnego cukru, to jest dla nas dobre, tylko że cukier jest wszędzie, bo cukier jest wspomagaczem smaku. I jak wiemy, no nie wiem, babcia uczyła, że jak mamy rosół, to do tego rosołu troszeczkę cukru się dosypywało, żeby, ale tak dosłownie, nie wiem, pół łyżeczki na taki wielki garnek, bo to wydobywa smak. Chyba coś w tym jest, bo producenci żywności dodają to naprawdę wszędzie, do wszystkiego. Więc musimy starać się, żeby ten naturalny cukier dostarczać. I też owoce, to też nie jest coś takiego, że możemy jeść to bezkarnie w jakichś ilościach. Tak jak wspomniałam, fruktoza, która jest zawarta w owocach, nie zawsze jest dla nas strawialna do końca. Owoce jemy tylko do 12, prawda? Takie były metody i to u niektórych pacjentów się bardzo dobrze sprawdza, można powiedzieć u większości. Ale chciałabym jeszcze podkreślić jedną rzecz. Naprawdę musimy bardzo mocno uważać. Pacjenci, którzy na przykład mają insulinooporność, są otyli,
I my mówimy, żeby tam sobie robił przegryzki z owocami 5 razy dziennie, to nie funkcjonuje. U tych pacjentów na przykład muszą być przerwy dłuższe pomiędzy posiłkami. Także każdy pacjent naprawdę musi być potraktowany indywidualnie. Bardzo Pani dziękujemy za spotkanie. Arcyinteresująca rozmowa. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Pani. Dużo zdrowia przede wszystkim. Dziękuję. Sponsorem programu jest Miralex.